Come and kick back with us. This a new religion, come and have mass with us. Tell me how you made love to a bachelor turning bastard. He used to grow up in the back of us. Come take a ride with the realest, the last of us. We gon' make them vote bitches turn ratchet. First task, now let you use the laugh. Uwaga! Cause a nigga pass pacifist. Imagine my world of misogyny, nigga. A więc wojna. Monogamy, gotta head to the... Za co Denis ma bana? Nie wiem, on sam nie wie. Jakbyśmy wiedzieli, byśmy powiedzieli, ale ja czuję, że za tą wiadomość co wysyłaliście, że jakiś payword był gdzieś wysłany na czacie. No to akurat smutne całkiem to tutaj jest, dlatego dzisiaj kończymy już... Znaczy, plan na streama dzisiejszy jest taki, widzowie, bo trzeba te pieniądze odrobić, nie? I wiecie co? Wpadłem na pomysł, że w sumie ja tego chyba dawno nigdy nie robiłem na Vice City. Będziemy sobie tutaj robili dzisiaj na farmerku, pracowali. Halo? No, halo. Ukryłaś się? No, jestem w domu. Gadasz z innymi facetami? Jeszcze nie. To znaczy jeszcze? W ogóle mam nie gadać? No, bo prawda, każdy może cię porwać. No, ale to chyba teraz to ci w garniturach, tak? No tak, a co jak przyjdzie jakiś gość, doił dużo ludzi z garniturach. No to z tymi... Kurwa, jak mi się język plączy, stresujesz mnie. Znowu piłaś? Nie piłam. A kiedy ostatni raz piłaś? No w sobotę. A przebrałaś się? Dopiero się obudziłam. No przebrałaś się czy nie? Nie ja takie pytanie. Nie powiem tego, to brzydliwe. Nie, no powiedz. Nie. Nie, dobra, nie mów jednak. Jak tam samopoczucie? Dobrze. Tak? Poczekaj, wróć, czyli z facetami bez garniturów mogę gadać, tak? Mhm. No dobra. Ty jak jesteś dzisiaj ubrany? Pytasz, co mam na sobie? NOB UTK i7. 5 złotych. Tak, na lewej ręce mam Apple Watcha. Ojejku, no dzisiaj koszulkę mam Nike Chicago Bulls. Nie wiem, nie znam się na ten, na piłce nożnej, ale po prostu kupiłem jakąś koszulkę z Nike'a. Spodnie mam jakieś czarne, zwykłe, skiety też z Nike'a i gacie mam obsrane Calviny Kleine. Tutaj, że raz kupiłem białe, kurwa, gacie i je obsrałem? No to nie kupuj białych. No tak, się nauczyłem. Ja serio mówię. Obrzydliwe. No i a buty białe forsy. Okej. Okay. Dobra. Kurtka Jordan. Dzisiaj jest szansa odzyskania jednej osoby. No tak, no. Ja wiem. Idzie 5 milionów. Wiesz, ci powiem, ja mam problem od 2 dni, ja nie śpię w ogóle. Sufitówkę mam. Jakbym się czegoś nażachał, rozumiesz? Co to kurwa sufitówka? Sufitówka to jak leżysz polubiony i patrzysz się w sufit na kurwa parami, kurwa dół, kurwa zębami. Ale pomarli, co? Ty wyglądasz! Co? No zobacz ty teraz, jaki globus, Maryj! Ja... Co ty jesteś taki opalony globus? Poczciwy globus. Ja, bo to w takim świetle, bo robię zdjęcie, wiesz, ja... światło i... A i z tak, kogo się przypominasz tak, globus? Saigona, tego Gerlacha w chuj! Poczekaj! To ja muszę ten, się... To mogę sobie zrobić takiego całkowitego... Czekaj, muszę podejść do ciebie i się przyjrzeć. Nie ma bonsa rozczesanego w ogóle, no stary. To jest Jones Bones. Dobra, poczekaj, ja się tylko ubiorę jakiś nowy fit, którego jeszcze nie miałem branego dawno. Spokojnie, zamotamy spotkanie. Ja bym to spotkanie z pisiuklą zrobił, wiesz, na takiej klasie. Co nie wymawiam, normalnie mówię. Pa. Pójśka, pa. Spalony. I odjedźcie. I wstańcie naprzeciwko. Kto nie ma jeszcze auta? Bo jak ktoś jest bez auta, siedzi jako pasażer, to za Fatek. No, Fatkiem jeżdżę przecież. No tak, no to ja mówię, mam, no, idę. No to Fatek jest jako pasażer, no to Fatek bierze auto. Nie wiem, oni są na rady, czy oni kurwa czekamy. A dobra, wy tu jesteście, nieważne. Dobra, ja się na pierwszego. Jedziemy na willę Chagabagi. Bully z tytułem sprzedałem Five City? No tak, bo ja kupiłem. Kto to wróci?
Witam, witam! Wypuszczony warunkowo z Azkabanu zostałem! Zapisaj krótki na Wille Chagabagi, tam wiesz gdzie? Ciężko mi powiedzieć, ale wyślij mi GPS-a. Tam gdzie kartel robił tam jakieś mity u nas. A to wiem. A fit wymagany jakiś? Jakiś garnitur, no. Jakiś milicjant się za nami puścił już. To czekaj, to się To czekaj, to zatrzymajmy się. Zatrzymajmy się. Co jest, Klimpa? Gdzie jedziemy? No za mną, to zobaczysz. Ja nie jestem poszukiwany, poczekaj, ja podjadę. Cztery! No przecież to cała policja przyjechała. Dzień dobry, co trzeba? Co tutaj jest za jakiś ten konwój nielegalny, zgromadzenie? Jak nielegalny? Jedziemy sobie autami. Patrzę się do tyłu. Sorry. Jedziemy 50 mil na godzinę. I pogrzeb chomika. Proszę dać nam spokój, do widzenia. Im się ewidentnie nudzi, człowieku. Nudzi się im jak... Jedziemy 50 na godzinę. A oni jechali i stary co rozjeżdżają się. No jazda, jedziemy dalej, wy***ne jaja. A nie tak na poboczu, takim zawijakiem może? Nie, właśnie tak jak ja. Światła daj... A nie, dobra, masz po prostu... Dobra, wysyłaj GPS-a Jankowi. Co do co, witam. Co się odjechał znowu tu? Drogo, co? A 40 fur w Los Santos mam, limitowany. No, to ja i 10 milionów debetu. A ty jesteś współwłaścicielem Schlagena, tak? No. To jak dobrze pójdzie, to ja będę właścicielem, co? Nie, albo lipa będzie. Czemu? Że to potem kryminalista potem będzie z policjantem jedną furę trzymał? A co, a Montana może z Erwinkiem? A słyszałeś o kamerach na apartamentach, czy jeszcze nie? Nie. Ja też nie w razie czego. To ja też nie słyszałem, nie. A SMS-y od policji widziałeś, że szukają chomika? Wszystko widziałem, to jest kurwa... No i to jest normalne? Ale, a widziałeś tylko ty, networkerze? Nie. Bo on napisał coś tam, ja mam chomika, a Denis napisał, ty to ekipę nie masz. A on, ale mam chomika, ja napisałem, może chomik się nie na ciebie. O Jezus. Co nowego? No sytuacja jest taka, że to dzisiaj, gdzie musieli, no Janek, ty na służbę, to ty chyba, dzisiaj nie wchodzisz. Aha! Dzisiaj to będziemy lecieć, i ganiać, musimy dostarczyć jakiegoś kartelowca do CIA, EIA, co to tam było? EIA, no. EIA, i dopiero wtedy, jak oddamy, oni nam... Nie pamiętam, jak już to było, poczekaj, muszę sobie przypomnieć. Jak złapiemy, to nam dadzą? Czy jak... Czy on będzie przywoził? Witam heteroseksualistów i Klimpa. Ała! Oni będą przewozić ją dzisiaj. I musimy ją odbić jedną. Ktoś to będzie Ivy czy Harper. Ale na pewno tego kartelowca trzeba pierdolnąć. Ja tam piąte... Czyli ja jako szef BCSO mam prawdopodobnie strzelać do ludzi. Mhm. Fajnie. Dostaniemy lokalizację, mają się z nami skontaktować. No kwestia jest taka, ilu, bo ja mogę zebrać jak najwięcej chłopa, nie? Ale ty no, aż wiesz, tyle potrzeba. Długie, no tak. Gorzej jakby dostajemy w jebanie, nie odzyskamy ani Ivy, ani Harper, ani niczego, nie złapiemy tego kartelowca i żeby tego było mało, zostanę z debetem 10 milionów. Myślę. Nie ma tego, nie? W mieście tego helikoptera tego z linką. Cargo Boba? No. No i czasem jest, nie? Na Zancudo. Janek? No? Tak się składa, że jakiś czas temu zabrałem go z komendy LSPD, wiesz? A, co tak. No tam tak. Taki był ręcznikami pozasłaniany i myślę, że nie będę widział, ale tak... To dużo tych ręczników było, patrzę. Time out, ujdzie ten link, media Discord, nie mogę. Jak można by podlecieć tym Cargo Bobem, zabrać ci żarówkę i się ma. No a tylko... wy możecie robić swoje. Ale plan byłby, no tak. Tylko ja czuję, że wtedy za Cargo Bobem to poleci Buzard i będzie. Ale też no nie ja strzeli. Się wtedy nie rozdwoję. No ja się nie ma opcji, że się rozdwoję.
I ten kartelowiec miał być żywy, tak powiedzieli. Żywy? No ale który? Obojętnie. No, no nie powiedzieli konkretnie, nie? Tam my nie wiemy nawet z kim my gadamy. Nie było ani razu. Z kim gadamy. Oni powiedzieli ostatnio w naszej rozmowie, że... Umie za kafla. 50 zł. Bo te baby, no to oni powiedzieli, że przecież tydzień temu już była jakaś sytuacja z szeryfem i tak dalej. Oni zajebali jednego z moich szeryfów. Było bardzo ciężko to odkryć, ponieważ sygnał był zakłócany z Kajoperiko. Ja nie mogłem się do tego dokopać, ale się dokopałem. Ten z kitkom, śmieć jebany, i ten blondyn, również śmieć jebany, obydwoje dokonali egzekucji na Lemonie. Obydwoje do niego zaczęli pruć z broni automatycznej i prawdopodobnie wjebali go do oceanu. Gdzie jest teraz jego ciało? Nie wiem. Było przywiezione do miasta, no a ktoś ciało zajebał. Nie ma. Nie ma ciała. No ale to nie znaczy, że jak nie ma ciała, no to ja zapomniałem. No nie zapomniałem. No to kurwa... To tu widzę, dużo rzeczy się łączy wszystko. Ale oni powiedzieli, że to jest jakieś, że tam, że to są jakieś dwa kartele i kurwa... Oni chcą się do tego, co my, dojebać. Co, nam, co my mamy z nimi, kurwa, w tą, jak to się nazywa. Tu mamy konflikt. Bo ci, no, to byliśmy... Bo są z kim wy macie konflikt? No ci, co zajebali, ten, nie? A wydaje mi się, że... Baby. Te baby, a ten kartel, co byliśmy wczoraj i co nie wyszedł do nas, to i całkowicie inna para kaloszy jest, nie? A nie wydajesz się, że ten kartel, który nie wyszedł wczoraj do nas, to normalnie chciał nas wystawić? To też jest opcja, że chcieli wystawić... Zobacz, lecimy helką, nie? Mm-hmm. Za nami leci Buzard ich. Jesteśmy namierzani, lądujemy. Jest sygnał. A Maja do nich dzwoni, nikt nie odbiera. Potem ktoś odebrał i mówi, że wychodzi. Po czym ja idę po Helkę, żeby wylądować im na środku tej willi, zostaję zawinięty przez garnitury. Potem dostajemy flesze na ryj, ty zostajesz zawinięty przez garnitury. No to kurwa... To nie jest dziwne? No kurwa, jest. A co jeżeli to Maja najwięcej szponci? A Maja wiedziała... Nie, no wątpię, ona taka nie jest. Złotych. Jak ale... dacie jemu tego przez dwa dni myślałem, że Maja jest ogólnie łączkikiem między kartelem a... No tak, bo ona zna jakiegoś snajpera. On będzie miał bardzo, no właśnie, a wczoraj mi porwał chłop, który miał kurwa złotą snajperkę na tym, na plecach. Złota snajperka, wielka, ciężka. Wersja druga to była. Ogromna, kurwa, jak moje giry po nadwadze i z nadwagą. Nie, tego nie zajmujcie tego. Mam już GPS, jebać tego Bima. Kurwa, ale ja nie mam jedzenia, nie mam nic. Mam slash. Dobra, sekunda, tego gdzie to. To są pola naftowe. O, ty to jednak jesteś. Kurwa, macz to. Przepraszam. Kurwa. Pa, pieczara, dawaj do mnie szybko do auta. Albo krótki, bo to jest krótkie auto, wsiadaj. Albo nie, ja poczekam na Janka. Tak zrobimy, tak będzie lepiej. Ładować auto, czy mam dać? Kurwa, co było ciężkiego w poleceniu? Nie parkujcie, kurwa, tam, gdzie są auta, się wyciąga. Trzy auta, kurwa, zaparkowane. Wy jesteście przyjebani. Wy tempaki pierdolone. Kurwa, jak ładnie. Puma. Już. A. Aha. Samochodowy nadajnik, dwa kopyta. Paczka z radiem. Samochodowy nadajnik GPS? Co to jest, kurwa? Kopyta se kroje. To ja ci objaśnię, co to jest. To jest tak zwana pluskwa i normalnie ją montujesz do auta, to znaczy podchodzisz sobie do auta i ją wpierdalasz gdzieś tutaj w błotniczek. I ty to auto widzisz, jakby było na pingmi. I mi się wydaje, że to najlepiej wykorzystać, jakby oni jechali i wpierdalać, rozumiesz, im tego GPS-ka. Stoi jakieś auto. Jest niby. Na kasynie? Ty, jest jakieś takie kurwa Pagani na kasynie. To jest takie nietypowe? Ja mam jak coś. Właśnie nie wiem, czy to jest... Nie, no na pewno takiego nie ma. Kapotkę. Zrób krótki, dobra, chuj, ryzykuję. Wytrykować? To czemu... Mogę założyć GPS, mogę... No nie wiem, dostałem dwa GPS-y, Janek, no! Chuj
GPS. Dawaj, 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 dawaj tu. Zakładam GPS-a, zakładam GPS-a już. Osłaniaj mnie krótki, kurwa. Czaga baga. 5 zł. Wróci seria skoko na ryt. Ta. No to jest ten, Kenning Zegiesko, rozumiesz? Ty gadasz, taki little. No taki zajebisty, kurwa! Limitka dla Janeczka, bo nie mam. Zamontowany, mam, kurwę, my nawet nie musimy stać aż tak blisko. Przejedźcie, zobaczcie sobie to auto. I ten na paleto, drugi musi być. A było coś na tym paleto, czy nic, Janek? Nie ma tam nic. No to wychodzi na to, że może były, że albo tu może być. Ty, może to jest ej, ruszyło! O, odjechało. Gdzie on, kurwa, jest? Aha. Na trudno jedzie. Do paleto. Jedzie do paleto, jedzie do paleto! Może... Nie, mamy na nim GPS-a. Mamy na nim GPS-a, ja cały czas widzę, gdzie on jedzie. On jedzie do paleto, ta dobra, my robimy stękę z krzychem. Co, ile to się kurwa odświeża? Pewnie chujowo. Jest przed nami. Widzę go, widzę go. I sygnał mi zanika, co jest kurwa? Przybliż się. Zapierdalam. Jak on jedzie do miasta? On do miasta jedzie, kurwa, to jest... Ja pierdolę. Sygnał zanikł. O nie, kurwa. GPS? Co? Nie wiem, czy my go już nie tracimy. Ostatnia lokalizacja. Jest. Pacyfik, Pacyfik, Janek, Pacyfik. Jedzie do kasyna. No zobacz, jakie to ma kopyto! Kręca do urzędniczej. Poprawiaj mi, ja urzędniczą. Przypomnij, jak się na radiu nadaje, a nie mi pierdolę. Nie ma problemu, w takim razie. Dzień dobry. Wal opony, kurwie. Jedziemy counterway, dobra, walę opony. Chciałem bliżej podejść. No tak, to nie będę strzelał, bo się... Ta. Dawaj radio. Pillbox. Witam! Dzień dobry! Kurwa, no zobacz, jak to jeździ, chłopie! Janek, powiem wam, powiem ci tak, wasze SEU to jest chuj, to kurwa 0 do 100 w 2 sekundy się rozpędza! Jesteśmy aktualnie na koło... No zobacz, ja ledwo co tu łapy wyhamuje on! Jedzie na Burger Shota! Zapierdalamy GOH 170, on jedzie ze 190 jak nic, nie? Dobra, doganiam go. O kurwa, ej, zasadzka! Kurwa, zasadzkę zrobili kałachy! Żyjesz? Żyję. Jadą za nami chyba. Też tam jest. Ja się już czuję tak. Serię z kałachów nam wyjebali. Dobra, to ja dzwonię po chłopaków! Dawaj, my jedziemy za nimi, tak? Co tam? Cała wasza ekipa, nasza stara baza przy GOH. Mamy widok. Kurwa, bo my teraz mamy z policją. Dobra, zaraz ten. Przekażę chłopakom, no. Ty krótko, o kurwa! Krótki pod... Już ich nie ma. Ja wracam. Mamy ich. Jadą, mijamy po prawej stronie molo. Dawaj, krótki pod... Podjedź krótki po mnie, ja mam ten kodeinę. Wracam po auto dopiero. Ty krobią do nas, uciekaj! Strzelają do nas! Jedzie za nami, patrz! Ty, on szuka chyba chuja do dupy. Mamy go na dokach, mamy go doki. Wiesz, że on nas zaciągnie znowu w zasadzkę, bo on nas specjalnie bejtuje, żeby oni nas rozjebali. Jesteśmy tam, gdzie się zioło sadzi. Ja ci kurwa zaprezentuję, co my robimy na co dzień policji. On chyba kamizelki jakieś pojebane ma, wiesz? Albo nie trafiłem, może być tak, że nie trafiłem, ale... Kopien, przód naszego auta wygląda kurwa jak Saigon po 4 dniach melanżu. Jakby robił kurwa kabanoty. Strzelaj po oponach.
Wyskoczy, wyskoczy pies. Paweł, skok. Ładnie. Udany nasz ten. Siema, dziwko, też tak umiem. Fura mi się kopci, kurwa, zaraz stanę. Mamy wizję z auta, jesteśmy... Odbija do terminali południe. Tak, na terminale wjeżdża i... Jedzie do końca, to może być ten zasadka. No jest. Rozjebał się. Tak, zasadka jest tu. Strzelają do nas. Zasadzka, ale wyjebałem mu ostrego pita. Mogę terminować pączatkami te terminale. Czekaj, wysiadamy tu? Skłonać pączatki? No kurwa, RPG! Ej, już tam nie ma. Trzymasz się? No i chyba po powerze. Wsiadaj krótki, wsiadaj! Nie, czy strzelają się? Nie. Już tam nie ma na tej klatce. Mila w gardło za twoje zdrowie. Głowy nisko. Wyłapałeś pizdę? Nie. Yeah. Wysiadłbym go najebał, on jest sam. No oni gdzieś wyjechali, czy stoją nam cały czas? Chciałem rola, kurwa, to jest kurwa! Leży jeden! Ja ale chciałem rola zajebać! To kurwa! Nie wiem, ta gra jest tak spierdolona! Ja pierdolę! Info, doktorek! Gdzie? Śnijcie się, przetatuażyście. Jedna ulica wcześniej. Gdzie przetatuażyście? Po prostu ilebo. Uważam, marabunta. Ciemnie wcześniej. Jedna ulica... Bardzo tutaj! Stój. Sajko! Z stagonem. Jedna ulica wcześniej. Jedna ulica wcześniej, no to do lewej chyba. Ping mi 302. Już pinguję. Tutaj, tu! Ping mi, szybko! Jest. Prosto, lewo. I... Chuj wcześniej, nie? Jak... Power patrzy do zasadki. Chodź, ktoś szybszym autem tutaj po niego. Rozjebie mnie. Mają go. Oj, bo teraz wjebał myślę. Dobra, ten chłop chyba... Dobra, o kurwa, przepraszam! Dawaj mi tą kurwę. A gdzie ten rozjebany? Mamy trupa. Jeszcze pożałujecie, że robicie. A wy zamknij pizdę. Ke puta. Osaj gonek, jedziemy. To jego ruszy? Ja se wolę jego autem jeździć, kurwa. Jak ja miałem go dogonić? Ty kurwa dziwko. A ma papiery? No patrzcie jak to sunie. Tak, bo to jest mechanik normalnie. A co nie ma opony? Nie minie godzina, tak, będziesz leżał martwy. Nie minie godzina, a ty zaraz umowę sprzedaży będziesz podpisywał. Una hora. Co? Una hora. A nie, ja tego nie naprawię. I się cieszę, że oni chcą cię żywego, bo bym cię kurwo odjebał na wejściu. No, nie wiesz, co się z tobą stanie. Gagatku, to ty nie wiesz, co się z tobą stanie. To ty nie wiesz, co się z wami stanie, pieski policyjne. Ale policyjnymi psami nie jesteśmy, jesteśmy psami Burkera. O, widziałem kogo innego wylatującego z Helki. A chuj, wow. Jakie puto! Mam wtykę w policji. A ten Dita? A ty zaraz miał wtykę w dupie. Dobrze wiesz, że z nimi współpracujesz. Widać po tym. Bo tobie widać, że kurwa Polsnicz ci fryzurę ustawiał. Znaczy ustawił ci fryzjera, kurwa, który cię tak obciął. Wieśniaku pierdolony. Są kurwa kitką niemodną od 10 lat. Masz kurwa kitkę jak wieśniak, wór na śmieci pierdolony, ty mi już coś mówił. Krzyżu cię nie łamie, stary chuju? Mogę ciebie zaraz złamać, kurwa, w krzyżu. Chujem. Ze starym. Jakiś gość jest, ale nie wiem czy to... Stój kurwa, stój! No ja no przecież ja mam kurwa! Plecy mamy? Pleców na Po krzakach. Nie wiem kurwa, ręce z gówna, bo ja se wyjebałem, no kurwa! Kurwa, no nie wiem, ja mam ludzi roz... od razu! Kurwa! Jakbym wiedział, że MRDM robić, kurwa, to bym robił!
Specjalnie poddać chciałem! Do nędzy! Skąd miałem wiedzieć? Myślałem, że to random jakiś tam stoi, no! Rozpali mnie coś zaraz! Ja podbiegam, podbiegam. Oni tam są za krzakami, nie? I na górce widziałem. Krzak siedzi przede mną, centralnie przede mną. Proszę teraz na wprost, ten wielki krzak. Ja strzelić ten krzak, pokazać ci? Który? I zaraz... Poczekaj, podbiegam. Widzę krzak, widzę w krzaku, tu przede mną. Ja wyłapię znowu. Tu był w krzaku chyba. Przede mną, idealnie przede mną. Andrzej leży i po prawej stronie... A cię kurwo, będę altem szukał. Ja jestem w większym krzaku, on w mniejszym. Leży jeden, leży. To ja przy tobie. Na kamieniu, za kamieniem. Jak ja kamz nie mam, kamzę potrzebuję, bo ja jestem na pizdę. W środku do nasi? Tak, jednego, mam dojka jednego. Odjeżdżają chyba. Biała pula to nasi czy G? Oni teraz tam byli. A, to my jesteśmy. Dawaj, kurwa, jakąś kamizelkę. O. Da się, kurwa, da się. Jakaś, kurwa, GC, Kategers, Szmeges. Oddam się z miejsca, odlatują trzy buzary z rakietami. Co? Odjeżdżam, zgarniam chłopa i odjeżdżajcie. Okej. Okay. Daj, Janek, podbij tu, bo muszę go tej zerem z auta wyjebać. Albo nie! Dobra, nic, już ogarnąłem! Ktoś tu jest? To ja to ja pierdolę! To Sajgonka! Wróg jest tylko tutaj! Mamy go zostawić, mamy go zostawić! A, dobra. Hijo de puta! Jeszcze się zobaczymy, pizikelo! Nie, bo... Poczekaj. Nie ruszaj się. Jeszcze się zobaczymy, pisika los. Que hijo de puta. Przyjechał dość, przyjechał. Shatter. Ja kroję ci amunicję, kurwa. Dawaj do krzaków, Janek, siedzimy w krzakach. Już jestem gotowy. Oni go... Oni szukają chyba, nie? Krabaciarze. Dobra, biorę go za habety, podbiegam do nich. Dobra, spierajcie naszych, spierdalamy. Kto to kurwa? A to ty, dobra, kurwa, ja mówię, to za kasztan. Jak ja mam opony! A to ty, ja już się rozpierdolić chciałem, nie? Przysięgam, myślałem, że jakiś kurwa debil nas wjeżdża. Ja już chciałem cię wmontować ścianę od razu. Auto masz rozjebane, po prawej stronie masz kierownicę, ty. Nie, po prostu takie tańsze, wiesz, że ja się wożę. Łe! Rakieta, uważaj. Ej, to rakieta, spierdalać! Za nami jedzie. Ja jadę przeciw... Jadę... Nie, krzyku zdrowy! Krzyku leży, dostał! Krzychu! Klimpak! Nie zostawię klimpy. Ja wiem, ja tylko wezmę auto inne. I już tam jadę. Gejuszko, odezwij się! Dostał, auto się obróciło. Widziałem, jak leciała rakieta w niego. Są nade mną. Dobra, widzę. O chuj, na mnie teraz są. Ja wrócę, bo krzyka, na spokojnie. Ja ich odciągam do miasta. Latam pod drzewami, to mnie nie jebnie rakieta raczej. Ła kurwa! Uważaj, Piotrek! Ja jeżdżę lasami! Pójdźmy dalej, debil.
Ale leci dalej, leci dalej, leci, leci, leci. Wracam po klimpę, bo on mnie zgubił chyba. Jeszcze raz do sprawy. Albo tak chciał, żebym pomyślał, że go zgubił, że mnie zgubił, że mi zaraz wyjebać, bo wie, że wrócę po klimpę. My już z Andrzejkiem jedziemy do was. O kurwa, sorry. Będzie ciepłą sajgonką. Dobra, ja... UWAGA! O kurwa. Mami gobo, mami gobo. Amaja! Amaja! Strzelają do mnie z rakiet! Nie, gdzie? Przy kasynie! No to uciekaj! Uciekam! Jakbym już więcej nie wrócił, to papa! Kurwa! Powiedz jej, że ją kochasz! A spierdala, jak ja pewnie przeżyję, to człowieku. To było dramatyczne. Ale to by mnie skręciło, stary. Zresztą co ja mogę o tym wiedzieć? Zresztą ty możesz wiedzieć, jak ty byłeś na randce z dziewczyną, ona udawała, że po prostu idzie do kibla i nie wróciła. Nie udawała, po prostu powiedziała, że głupi jest, jaki debil, gruby jest, dodatki poszło. No to no. Fakt. Dziwisz się jej? No co? Dziwiłem, że w ogóle się dała złapać na mój bejk. No to no, to jest właśnie to, stary. Baby takie są. Halo? Weź się zamknij, mam tą kurwę. Masz już, o, wór na łeb i do klatki. Dobra, czekam. Halo, no mamy już tego Montana. Dobra, to wór na łeb, kurwie, i zaczynamy zabawę. No już, już wszystko, już jedziemy z nim na bazę. Dobra. W końcu, gratuluję. Co masz teraz? No masz nie, teraz? Ty kurwinko jebana, opuzialska, no mam. Gdzie jesteś? No wszędzie mogę być, jestem pod tym, jestem pod Davis aktualnie. To ci daje... O, to ja też. To dawaj tu do tego parku pod Davis. Dobra, ja jestem z chłopakami, ale to chłopacy mogą wam w furze poczekać. Luz, no. Ja no, pierdolę. O Jezu. Gdzie to ten park? Bo... Prądów, zlewej. Zlewej. Czuję jak po... Siema. Co tam, jak tam? No kurwa. O kurwa, ale masz koszulę, ja pierdolę. O. Tylko zegarek złoty, kurwa, jak biały. No, za dużo białego. To jeszcze sportowy zegarek, kurwa, jakiś dziszok, czy chuj wie co. Widzę, że to jesteś wieśniakiem, on jest wysadzany diamentami. A, przepraszam. No tak, musi pasować do kurwa iPhone'a. Poczekaj, bo Ponczuś do mnie dzwoni, sekunda. Ponczuś potem, bo teraz gadam z twoim ojcem. Dobra. No. No. Ponczuś. Bo lubi jeść. Ma to po matce, dobra. Gadałem z Montaną. I? No i mam być szczery? Mhm. No chuj, kurwa, sprzedał mi taką wersję, że w sumie to... To chyba, kurwa, Erwin to nie jest nobody. A to kim był nobody w takim razie? To jest... funkcjonariusz, który przyjechał na wymianę z Vice City i wrócił do tego Vice City. To niech on przyjedzie. Go ogarną. Niech oni będą dwóch w tym samym momencie. To mój challenge na dziś. Obstawiam, że... Pewnie do tego nie dojdzie, nie? No. Wpadek, co? Ale... Ale... Mam z tyłu głowy... Że... Kurwa... Nie, ja zapłacę za lot, zapłacę 4, za nie? Wszystko i dopłacam, kurwa, wszystkie moje auta po kolei. Tylko ich musi być dwóch w tym samym momencie. Jeżeli będą, oddaję to, kurwa, na co tam chcę, cokolwiek. Wyjebane mam. Oddaję wszystko, cały mój dorobek, tu Los Santos. Od buta to oddaję. Ja no, ale ja to tego... Nie jestem w stanie chyba załatwić. A wy coś macie więcej poza tymi SMS-ami? No to są, no w sumie nie wiem, no ja, mnie to, znaczy wiesz, ja będąc szczery, mnie to tam pierdoli z góry na dół, nie? Natomiast mi się wydaje, że ty kurwa mu za bardzo chyba ufasz i ty chyba chcesz, żebyś miał ten, bo my mamy jeszcze kilka rzeczy kurwa konkretnych. I to takie kurwa są, które są nie do podważenia. No ale kurwa, słuchaj, bo
Widzisz, to jest to całe, co ja mówię. Ty masz... Ty patrzysz w jeden punkt, masz Grzegorza i najchętniej to byś go zajebał. Najchętniej bym go chopił wór na łeb i w klatce go trzymał, nie? No, właśnie. A ja z Grzegorzem pracuję po tej samej stronie. Nigdy mi nic złego nie zrobił, rozumiesz? Nie mam podstawy do tego, żeby mu nie ufać. Przypominam ci, że ty kurwa na oczach funkcjonariuszy przy mnie, on mi to wypomniał, że strzelałeś do niego w Rosji. No właśnie, to jest pojebane w ogóle, tak jak teraz gadamy, kurwa stary. Jakim chujem on przeżył strzał ze snajperki w łeb? I to trzy, nie, do tego serię Skałacha. Ja pierdolę, to jest tak pojebane, ale widać, niesamowite jest to, że on pamięta, że do niego strzelałem, jak on tam się wykrwawiał. No ale to chyba, że mu ktoś przypomniał akurat. Znamy się już trochę i powiem ci szczerze, wydaje mi się, że kurwa faktycznie mówi prawdę. Powiem ci tak. Aczkolwiek... Niech powie... Niech... Daje 10%, że może walić w chuja. Przecież to jest kurwa jego jebany lizodób. On zawsze tak będzie, zawsze będzie coś takiego. Finalnie to kurwa... Myślisz, ale myślisz, że byłby taki głupi, żeby zatrudnić kurwa Erwina na Kielce jako funkcjonariusza? Tak szczerze, zastanów się. Ja cię mogę lubić, ty mnie możesz lubić, możemy się nienawidzić za chwilę i tak dalej, ale w życiu bym cię nie zatrudnił jako funkcjonariusza na swojej jednostce, przecież to się nie mieści w głowie. Ja mogę być skorumpowany, każdy może być skorumpowany, możemy robić różne rzeczy, ale tego bym nie zrobił. Dlatego ciężko mi jest uwierzyć w to, że mógłby takie coś zrobić. Rozumiesz? Przecież to nie ma w ogóle, kurwa, racji bytu jakiejkolwiek. A wiesz czemu? Bo my się nie ruchamy. Tu jest ten chyba case, wiesz? Rozumiesz, czy nie? My się nie ruchamy w dupę. Oni się tam kochają. I to jest ten case, że miłość oślepia i ogłupia. Różowe okulary się mówi. Wiesz, tak moja matka do starego powiedziała. Myślisz, że aż tak by ryzykował? No. To jest debil. Ja przypominam, to jest debil. Musisz mieć zawsze z góry założenie, że on jest kurwa tępy. Słuchaj. Jest... Ja na ten moment... Wydaje mi się, że mówi prawdę, ale jeżeli się okaże, że on mnie okłamał, to będę pierwszą osobą, która dowiedzie prawdy. Szczerze rozmawialiśmy i... Nelson, ale szczerze, szczerze, to zrobimy tak, nie? Bo przypadkiem zupełnie... Albo nawet nie wiem, czy ci chcę mówić, kurwa, tak szczerze, bo ja już nie wiem, ty jesteś... Ja mam wrażenie, jak ty byś był za nim. No bo nie mam pewności, czy takie coś zrobił, kumasz, jakby miał no to pewność, powiedz tak, mi w takim razie. Montana nie, to inaczej, Erwina, to inaczej może. To inaczej, mi, inaczej. Nie spodobałoby mi się to, ale nie mamy pewności. Nie chcę rzucać mu, kurwa, rzucać oskarżeniami, jeżeli nie mam pewności. Tobie jest łatwiej, bo ty jesteś kryminalistą. Ty go nienawidzisz, ty byś go chętnie, kurwa, zajebał, jakbyś miał okazję. Ja tak nie mam, rozumiesz? To jest coś innego. Ale zaciekawiło mnie to, nie powiem, że nie, bo ja już wcześniej miałem takie przebłyski, ale w sumie olałem sprawę. Nie możemy ci powiedzieć. Dopiero wczoraj jak Janek zadzwonił, to tak usiadłem i tak sobie pomyślałem, mówię, kurwa, faktycznie może coś tu być. Dlatego a to RSO N1984. 5 złotych. Poddał mu się dwa razy cala komenda, to i go i zatrudnił. Dobry, o, tak mi teraz wpadło, nie? Jeżeli mu się cała komenda poddała, to ty myślisz, że kurwa nie przyjęliby go? Przecież to jest banda lizodupów. Ale kurwa, zdaję sobie sprawę, że przyjmując takie coś, jakby się ktoś dowiedział, to to grzechu ma na tacy jest wywożony, kurwa. Przecież to nie jest tak, że on zatrudnił i siema. On zatrudnił gościa, który miał dostęp do tabletu, do bazy danych wszystkich trzech departamentów, do spraw DTU, które są utajnione i do wielu innych rzeczy. Rozumiesz, gdyby była jedna jednostka i on by sobie to zrobił w swojej jednostce, to miałbym to głęboko w dupie. Ale jeżeli do czegoś takiego doszło, to są też inne jednostki. Ale no to w takim razie, nie, no to inaczej, no dobra. No to Nelson, ja, dobra, ja to rozumiem. To zróbmy tak, bo ja, czy wiesz, to jak ty to poprowadzisz, to ty to poprowadzisz, bo ja nie jestem funkcjonariuszem. Natomiast ja proponuję w takim razie, wezwijcie Jimmy'ego Nobody'ego na przesłuchanie. Niech się wstawi i potwierdzi wersję Montany. Niech on się wstawi i potem dowiedzcie się co i jeszcze przeprowadźcie tego i tego. Jeden, nie muszą być na tym samym momencie, nie ma problemu, bo pewnie z tym może być problem. Ale chuj, niech kurwa najpierw ten będzie, PM będzie, dowiedzcie się skąd z tego Vice City on przyszedł, jak to jest, że z tego Vice City jakaś kurwa baba, to co to było, Heidi Bunny? Ktoś to mówił wczoraj? Testy krwi jakieś? No jazda, pobawić się, nie? Jest tyle możliwości. Bo to kurwa nie jest normalne, że jakiś cieć przychodzi na wymianę, jeździ kurwa unmarkedami, szef mu kurwa daje swoje fury,
No kurwa mać! Ja się raczej nie będę w to mieszał z prostej przyczyny. Jestem psem, to po pierwsze. Drugie, nie mamy pewności. Nie chciałbym rzucać oskarżeniami. Po trzecie, trochę się poczułem chujowo, bo mam wrażenie, że Grzechu mi nie ufa i zarzucił mi, że spotykałem się z tobą i ja mu nie mówiłem wielu rzeczy, więc może po prostu lepiej będzie, jak ja się nie będę wtrącał. Tyle mi się wydaje. Ale rozumiem twój punkt widzenia, że tu się przypierdalali, a tutaj jest lelum polelum, nie? Bo kurwa... No mówię, jeżeli się by okazało, że to jest Erwin, to ja wtedy jestem... No dobra. To mówię ci, powiedz po węż, zagadaj może, chociaż z FBI to nie wiem, jaki masz kontakt aktualnie, bo z FBI to nikt nie chce gadać. Taki właśnie, że mam na nich wyjebane. Karuzela do mnie pisał maila jakiegoś tamtej sprawie związanej, wiesz, właśnie zamając nawet nie odczytałem wiadomości, mam tę sprawę. Ty, a co myślisz, kurwa, o tym Oskar, imię? A? Imię, Oskar. No zwykłe imię, nie? Ładne, nieładne? No są lepsze, nie? No ale... Nic, pomyślimy jeszcze za mają. Dobra, Nelson, ja będę jechał, bo... Nie pierdol, w to ci nie uwierzę. Jak ty się wstydzisz buziaka i dać, to nie. Reszta wyjazd. Wyjazd reszta, wszyscy to? Zwika. To my też? Spokój, wszyscy zwika. Spokój, zawika, wszyscy zwijać, wszyscy wyjazd. Uwaga, przetrzew, musimy uciekać. Pamiętasz, Gagatku, jak na cmentarzu rozstrzelałeś 5 chłopa za nic? Bo odświętowali inaczej pogrzeb? I do tego jeszcze, że było mało? Tak. Morał z tego jest taki... Morał z tego jest taki, że kruk jebał 2 szpaki. Wyjebcie do wody. Nie. Wow, to było silne. Ja nie mam czasu, chuj mu wryj, człowieku, ja jestem w familijnym życiu. Wziąłem Lucynę do tego kontenera tutaj, bo ona też jest mądra głowa, jeśli chodzi o śledztwa. Człowieku, z tego miejsca tutaj w okolicy odjeżdżał karuzela. A skąd on wie? Czy on wie? On się tu po prostu kręcił. No ja mówię, że to wszystko mi chujem mieszane jest. A ty dostałeś jakiekolwiek informacje, co, gdzie, jak, z kim? Ostateczne jest tak, że jutro kolejna część. Że ja dzisiaj tylko pieniądze odzyskałem, nie dostałem nic, ani kurwa baby, nic kompletnie. Pierdole. Dobra, no. Jakby się coś działo, będę dzwonił. Tak, w kontakcie. No. Ej, ale to co by nie było, i to ma dobre kopyto, kurwa. Jem to kupił, żeby kogoś kurwa w ścianę wjebać na tym, znaczy do ściany, w wodę wjebać. Murki podjeżdża, jest git w chuj. To już nie podjadę, ale... Ja pierdolę. Ja nic mu nie mówiłem. Ale co? Nic. Coś się stało? Nie. Furę kupiłeś? A co? No nic, pytam. Nie, jak to... to wygląda? Nie, to z wypożyczalni. Boże, on jest taki piękny. O nie, już na niego nie popatrzę. Nie no, ja tu cały czas stoję. Cześć teściu, co tam? Dobrze. Słyszałem, że jakąś kolację chcesz, ale to ja nie będę gotował, a jak będzie kurczak... No? A to ten jest... A, miałem nie mówić? A kurwa, niespodzianka, jak to zasadzka była. Ty chcesz mnie na zasadzkę wpierdolić? Ona mi powiedziała, że już poprzedni był jakiś absztyfikant, to kurwa po rozmowie z tobą, to on wypierdolił i go więcej nie było. Ty w ogóle spodni nie masz? No kurwa ma tunikę, to spodni się do tuniki nie nosi, koleżko, nie? O, właśnie. My to koszula czy tunika? No, koszula, no. A w ogóle dzisiaj usłyszałam, że taki strój na sędzi aplikant
Czekaj, sędzia aplikanta to chyba nie wypada, powinnam się chyba przebrać. No, nie wyglądasz jak sędzia aplikant. Powiedzieć, że z taką mordą to nie wypada na doju stać, ale no, jeszcze... No, słuchaj. Tak ci powiedział? No, no. Już nie mogę, no wszystko mnie tak denerwuje, że po prostu nie mogę już pracować na tym departamencie, bo... Wróć, tam nie przebieraj się i może cię zwolnią sami. No nie, no stałam przecież tam przy nim. Już potem nic nie mówił. Coś mu odpowiedziałam, ale nie wiem co. No ale rozumiesz? Przypierdziela cię o to, jak jestem ubrana? Ale jakoś to... jak chodziłam tak na prokuratorze, to... Ale to ten Noah? Nie, nie, no, a nie słuchaj, bo ty zaraz będziesz go ganiał, przestań. No nie, no ale kto ci tego tak powiedział? No tak, tak. Telefon mam, sekunda. No nie mogę przecież. Proszę cię, nie rób nic. Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Nie. Dobry, przyjmuję. Ja mam zapytanie do pana takie, mianowicie, jaki strój pasuje do sędziego aplikanta? Tak pytam, ten, bo będę chciał zostać sędzią. To, żeby zostać sędzią, musi pan najpierw zostać praktykantem. No tak, tak, wiadomo, 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 jak najbardziej, nie? Ale ja pytam, jaki jest ten, nie? Jaki jest wymóg stroju? Jest gdzieś to tam rozpisane? Nie, nie mamy dress code opisanego. Jest to jakby w dobrym guście, że tak powiem, osoby, która pełni tą rolę i jest to zależne od sytuacji. No, dress code to akurat jebać, ale... no to... A był pan kiedyś na nartach? Nie miałem okazji, a czemu pan pyta? Nie, to nie ma, bo ja na przykład byłem na nartach ostatnio i sobie nogi połamałem. To nie ma co jechać jeździć na narty, bo jak się nie umie jeździć, to się nogi łamie, nie? I to potem się chodzić, kurwa, nie da. Przesada jak chuj. Spędziłem no, pół roku na wózku. Bardziej. O, to przykro mi. Myślę, że już panu się tam zrehabilitacja tak, i... Tak, tak, mam... Na... się wszystko zdrowo. No tak, tak, no ja mam nadzieję, że wie pan, że to ten, nie? Że panu też nic się nie stanie przez najbliższy okres. I w ogóle w życiu, nie? Życzę panu jak miłego dnia i szczęśliwego nowego roku, bo niedawno był Sylwester. No tak już będzie miesiąc, ale dziękuję bardzo, do siebie roku, tak. Mhm, miłego dnia życzę. Coś mogę jeszcze pomóc? Nie, nie, to wszystko. Jasne, miłego. Weźcie tam kurwę z doju, rozwincie, on tam siedzi teraz na doju, rozpierdolcie no, przestań, go. Przestań! Przecież... Nie rób tak! No przez nikim nie gadałem, kurwa, to był blef! Na liścia poszedłeś, ale jesteś fajna, miękka. Żebyś na kulę zaraz nie zeszła. Jak na arcade'zie. No nie, no zapytałem się tylko, jaki jest dress code, tak tutaj, no on powiedział, że nie ma żadnego. To nie wiem, o co chodzi. Bo on... Nelson, twoja córka to ma ciągle problemy. Ja muszę ją... Auto jej dzisiaj ukradło 10 chama. Stali przy jej aucie i mówi z kopytami, mówią, że nie oddają, nie? No to nie jest tak, że właśnie szukasz sobie dupy, żeby mnie to robić? Nie, no ja szukam miłości. No dobra, ale już mówię poza aspektem miłości, tak? Miłość jest najważniejsza, ale czy mając kobietę, to nie jest tak, że ona ci dodaje plus 10, kurwa, do roboty, bo tu ktoś ją zwyzywa, kurwa, przypadkiem. Tu ktoś się porwie przypadkiem, tam jej ktoś zajebie samochód przypadkiem, tu jeszcze coś zrobi ktoś przypadkiem, no ale wiesz, już masz cztery rzeczy, które musisz zrobić. No tak, a żeby tego było mało... ale to obopólna jest współpraca, bo dzięki mnie to jej nikt, to kukel z bandą jej nie porwą, bo się boją. A tak to no. Doj był często prześladowany. Ale nie, 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 nie. Kukel ba... Chyba nie ma za dużo osób z bandy, co? Carbonary to nie widziałem już, kurwa, x czasu. No ostatnio coś gadałem z Carbonarą i jeszcze z takim drugim jeszcze. Już ci nigdy nic nie powiem. Czy ty masz moje zdjęcie jak śpię? Moje zdjęcie z psem? Znowu moje zdjęcie? Co? Jakieś dziwne zdjęcia. Czemu Denis do ciebie pisze? Poryty się o nas nie dowie, grrr, dwukropek trzy. Poryty cię w ogóle nie szanuje. Powiedz, że jakby mógł, to by cię na kasynie obstawił na zielony. On to specjalnie robi. Poryty śmierdzi zdechłym królikiem. No to musisz się go pytać, ja nie wiem, czy on tak pisze. Sekunda, bo muszę pogadać jeszcze z swoją mamą. No, odrzuciła.
Twoja mama napisała, czemu grożę, to i wytłumaczyłem, że nikomu nie groziłem. No przecież oddaj tą kartę. No już, sekunda. Nie, nie dzwoń. No hej, nerwusku, co tam? Się uwolniłaś od tego kurwa zjeba? Cześć, tak, tak, poszedł se. Bo on pójdzie spać, pewnie o północy skończy, to... To dalej pójdziemy na molo. Pewnie, tęskniłam za tym. Ale możemy sobie na arcade coś tam pospącić, coś ten, tylko kurwa simkę wyrzuć, tak żebyś miała numer zajęty, żeby on się nie pokojarzył, wiesz? Żeby, że ci nie ma czy coś, a tak to będziesz przekonany, że na arcade tam zapewne nie znajdzie. A co jak się dowie? Co jak się dowie, co nam zrobi? Ile się po złości mu przejdzie, kurwa, musi się w końcu z tym pogodzić, tak? A co jak Martyna się dowie? O, to będę w piździe, tak. No to dobrze, bo to kurwa nagrywam frajerze jebany i wysyłam do niej, pozdro. I wytnę to tak, pomontuję kurwa, że powiem jej, no słuchaj, nie chcę ten, ale... Piotrek, 40%. Dobra. Dobra, pozdro. Oddaj. Oddałem. Musimy przejść się teraz. Ty dostałeś jakiegoś SMS-a w ogóle, kurwa, jakieś wojsko, coś tam, weź to przeczytaj. Co, kurwa? No, a czemu ty masz mnie zapisanego Purker? Ja miałem zapisany Ponczuś. Nie wiem, miałem cię no, Nelson zapisać? No nie, dobra. No to jak ja mam cię zapisać? Ale no. Ja nie mogę cię zapisać jakoś, nie wiem, ładnie za bardzo, bo jakby wzięli moją kartę, no to... A, w sumie chuj. To jest! Co jest? Skąd to? Co to kurwa było? No nie strzelaj do mnie! Dał? Co? Nie strzelaj do mnie! A do mnie? Chodź, uciekamy! Wojsko więc zamordowało ich, a Demetriusz zasiadł na tronie swego królestwa. Co? Kto to jest Demetriusz? To jest król macedoński, syn Antygonasa, jednookiego macedońskiego, według Plutarcha, jeden z najwybitniejszych macedońskich dowódców świata antycznego, pionier w dziedzinie wykorzystywania maszyn oblężniczych w sztuce wojny. Co? Chowaj się, chowaj! Gdzie ty jesteś, no? Miałeś odzwonić. Wagos, przemocy! Pomóż się, nie pa... Oj. Weźcie mnie do auta! Do auta mi ktoś niech weźmie! Musimy uciekać, musimy się schować. Napisał mi, ścigali ich dzień drugi od Adasa aż blisko Gezer. Wtedy na trąbach dano znak za nimi. Co? Czy oni wszyscy muszą jakimiś mitologiami i tym wszystkim pisać? Nie mogą napisać, że nie wiem, chcemy go zajebać? No przecież wszyscy by się wtedy zrozumieli, tak? Czemu nie dostałem scenariusza? A tak piszą jakieś te mityczne, mitologiczne... Chuje moje dzikie wieże i nie wiadomo co A chodzi. Ty kurwa, to po co przez 3 miesiące udawałaś, że mnie nie chcesz? A nie mogłaś wprost powiedzieć, że ci się podobam? No bo tak nie było. Na pewno. Apartament Majestic, patrz, nie ty... mam, nie... Pod apartamentem, pod apartamentem, do apartamentu, szybko! Uwaga! Szybko, Amaya! Wbiegaj! Osłaniajcie! Biegnijcie! Tylko są otwarte. Biegamy! Kurwa, tu. Ja już gotowa. Dobra. Ej, no ty jesteś normalny! Nie rób.
Zostaw go! Zostaw go! Nie celujcie do niej! Ja do niej nie celuję. Mieciu ty! Wybiegajcie, na wybiegajcie chłopaki! Car dealer jest! Jedźcie pomóc Jankowi! A Majo, musisz się ukrywać, oni chcą ciebie zabić. No ale dlaczego? Przecież ja nic nie zrobiłam. No to obrywasz za mnie. Będzie tak zawsze. No nie. Dlaczego ja... O Boże, najgorzej. Musisz zmienić imię. Ale oni tylko potem tak gadają, a potem i tak nic nie robią, bo nie mają jajec. Musimy zmienić imidż. Masz jakieś ciuchy takie, żeby... Ubierz się tak, jak ty takie długie, masz takie włosy w koka i nie wyglądasz wtedy na dziecioka. O, wydaje mi się, że nasze przebranie nic nie dało! O, dobrze, nasi... Jedź. Jadę. Musisz być driverem. Cii. Nie rozpoznał nas. Goń. Widzisz? Moi ludzie za mną w ogień. Dobra, nie wiem, zestresowałam się. Jeszcze raz. Nie może być tak, że jak ja ci powiem, że ktoś mi coś powiedział niemiłego, albo coś zrobił, to że ty od razu kogań... O kurwa, mać, poczekaj. Jeżeli jeszcze będą skarżyli się na ciebie, wtedy ujmiemy się za ich prawami i pobijemy cię na morzu i na lądzie. Co? Co? Nie wiem. Jeżeli jeszcze będą skarżyli się na ciebie, wtedy ujmiemy się za ich prawami i pobijemy cię na morzu i na lądzie. To się zniszczą wszędzie, gdzie się da. No nie gadaj, z nam samochód stanął. Ha, nie tylko samochód stanął. Kumasz, co ci? Nie, my na garaż, chodź Maja. Tu się schowamy, tu nas nikt nie znajdzie. Dobra. Jesteśmy bezpieczni. Tak. Trzeba wymyślić coś takiego, żeby też nie zrozumiał. Ciekawe, co wtedy powie, napisze. To ten jakiś moment chyba, wiesz? Cytat z historii potrzebujemy. Cytat z historii? No, jakiś taki, żeby on nie wiedział, o co mu chodzi, żeby mu pania parowała. To już... znam zawsze, jak piszę. Mam taki jeden. No to dawaj. Morał tego wszystkiego jest taki, kruk wyruchał dwa szpaki. Kolejny, a ty historyczny cytat to... A więc wojna! Ja mam chłopa, który chce ode mnie coś kupić. Normalnie. Jest tu kurwa chłop, stoi se ubrany, ma garnitur Diamond Casino, delikatnie za mały, bo mu ręce wypierdoliło. Ale on chce ze mną handlować. Dobra, to... Ale handlować czy kupić? Handlować. On chce, żebym mu zaproponował cenę. Willa, czekaj, na dachu? Wyślę ci lotkę i zdjęcie. Dobra. Bitwa się rozpoczęła, wyciągnął rękę, aby uderzyć, ale on się cofnął. Czy ty uciekłeś? Komu? No, nie wiem komu. Uciekłem. Spokojnie, to ja. O, witam. Zobraził, on już nie chce z nami rozmawiać. Gdzie? Tu. No tu, ten. No też się obraził się chyba. No, on teraz się obraził. Na co to chodzi? Lucyna normalnie proponowała, handlowała z nim tego chciał typu. Chciał ode mnie od 1500 tak do 7-8 tysięcy. No dała mu mniejszą cenę, powiedział, że zostawia go w spokoju. Ja pierdzielę, znowu jakiś szyfr, weź to odgadnij. Jaki szyfr? No prześle ci kurwa, zaczynają się znowu szyfry. Co ty gadasz? Ty, agenci, a wy nie macie przy sobie zioła? Nie. A nie nosicie przy sobie rzeczy z jubilera? No właśnie, znaczy ja miałam pierścionek przy sobie. No. Ej, nie, oj kurwa, nie chciałem. Ja pierdolę, zdążyłem. Pierwszy raz. Dostępny sms na stój.
Wyjazd z mojego apartamentu. Zdjęcie nam tu zrobili, kurwa! Tu ktoś jest w środku, spierdalamy! Helikopter! Ja mam swój, chodźcie do mojego! Ale tu słychać helikopter. My też mamy, spokojnie. On tu jest, tu w środku! Słabo nam poszło ukrywanie się. Zrobili nam foty. Znowu robią mi zdjęcia. Ja pierdzielę. Nie wiem, nie, ja się boję latać. Mam dość, ja czuję się w stresie ciągle. No nie, no! Nie! No mówię ci, kurwa! Jak ciebie nie było, Maja, to ja takich sytuacji w ogóle nie miałem! No. No widzisz? Nie ma się czego bać. Chodź, lecimy sobie. O. Halo? Ten kot, czy chcesz się sam bawić? Jaki kot? Jaki kot? O co chodzi? No chcesz tą łamigłówkę rozwiązaną? Ja chcę się pobawić, Jaka łamigłówka? Dobra. No tą łamigłówkę, co żeś mi przysłał. A nie, to chcę kot. Kurwa, kot chcesz? Znaczy, chcę wiedzieć, co to znaczy, no chcemy wiedzieć. Syno jest niedaleko, rozglądajcie się, bo stalowy orzeł 33 czuwa. No to, czy... No ja właśnie coś mnie namierza ciągle. Dobrze, czyli dobrze nie 35, kurwa. To jest wielki skurwesyn. No tak, tak. A? Myśl. No ląduj. Spierdalamy do IA. Dobra, czekaj, ja muszę wylądować, bo mnie coś ciągle namierza. Pa. No nie stresuj się, boisz się? Co tu jest? A! Stalowy orzeł. Stalowy orzeł. A Maja, tu stój. Staj na gwiazdce. I nie ruszaj się stąd, proszę cię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 28. Okej, okay, czyli przeleciałam o jedno. No właśnie, bo tak leciałam i... A ty byłeś, jak oni cię porwali, ty byłeś gdzieś, nie wiem, we wieżowcu, wysoko? Tak, nie. Oni mnie zwinęli na lotnisko. Tam na lotnisku, tam masz taki hangar. Znaczy hangar, nie hangar, tylko masz te schodki. Tak. Tam mi założyli wór na łeb i nagle pyk, jestem kurwa... Od chwilę później, nie wiem, no minutę, dwie, patrzę, kurwa, ja jestem w siedzibie jej. A, i teraz pytanie. O co? Ale 33? Teoretycznie, praktycznie. Teraz pytanie, czy na przykład nie jest 33 piętrowo w Fajmi, nie? Ale teoretycznie, praktycznie. A może hangar jakiś 33? Jasne. Uwaga. Nie, spokojnie. Ej, coś lata! Nie. Lata, bo ja słyszałam! Ja też słyszałem, ktoś wylądował na dachu! Chłopiec chyba na dachu! Chłop na dachu jest chyba. No patrzę. Gdzie sportówka? Co jest? Tam ktoś stoi! Leży. Cztery plomby musiał wyłapać. Kurker. Co? Muszą mieć jakieś informacje. A, no tak. Kurwa. Rzeczywiście. My tu boostingu szukamy, nie strzelać mi do kolegi. A. No. O, szaleje. To masz kolegę na dachu do rozebrania. To mi się podoba! Kto ci będzie godał coś? Karuzela, kurwa? Dobra, szefie. Tylko liny trzeba rozłożyć, bo tutaj trzeba rozbić szybę. Nie trzeba. Nie trzeba. Nie trzeba, jak ja się tu 10 razy wpierdalałem, przynajmniej raz w miesiącu. Zapraszam na dół, hopsa. I co teraz? Ej, kurwa, ty! No i co? No to porozbij, kurwa, agencik. Ty przeciśniesz się!
Aha. Ała. Ty, a może... A jak my stąd wyjdziemy? Powiedz mi. Są bony, tak? O kurwa. Ej, bo a Maja chce policję wzywać! Po co? Konfidentka pierdolona. No co? A Maja, policja jest na miejscu. No dobra, okej. Nie zgłaszaj nic, bo przecież policja jest na miejscu. A my tu przez lukę wpadliśmy, już wychodzimy. Mhm. Mhm. Na pewno? A gdzie ty zostałaś? No tak. No na górze się chowam, za jakąś skrzynką. A zasłonicie ta skrzynka? Nie mów podał mnie po imieniu, przecież ja się ukrywam, inaczej wyglądam. Kitni? No ale aż tak źle. Heidi? Pff, nie, nie! Dobra, jesteś okropny. To zawsze tyle, kurwa, pięterek było? Chyba ta, ta. Kurwa, tak sobie myślę teraz, jak tak tu stoję. Nie chciałbym mieć domu w takim wieżowcu. Przecież to ciągle wieje, kurwa. Halo? Jestem obtoczona szczurami. Zbiegaj na dół, skacz na dół, skacz na dół, skacz na dół! Kusiłoby skoczyć, co ty piszesz? Gdzie pobiegłem? Samolot ląduje na dachu. Jak samolot ląduje na dachu? A Maja mi napisała, że samolot ląduje na dachu. I czekaj... Chował się pod schodami. Jak ja mam stąd wyjść? Czekaj, bo ja już kółka robię, ja tu byłem. No wszystko jest zamknięte, utknąłem tu. Coś jest, kurwa. Tak? Nie mogę teraz gadać. No kurwa mać, co jest za Mają, bo mi pisze kocham cię, przepraszam, co się odjebało? Kurwa, jest taka dupa. Janek, oficja... Ktoś do mnie skoczył, ktoś do mnie skoczył. Nie wiem, co... Halo. Mać, jestem za... Jestem na doju, na FBI. K***a mać. Wystraszyłem się karuzeli, go rozumiem. To była mu karuzela, k***a. Co ty pie... Ja dobra, ja wiem, ja wiem, jak ja to zrobię, wiem, jak to zrobię. Spokojnie, spokojnie. Kurwa, to nie jest tak! Strzelali do nas z rakiet, kurwa, lecieliśmy helikopterem, wylądowaliśmy tu! Kurwa mać! Daj, jakoś nie wiem, jak dać znać, kurwa, twoim! To nie tak miał być, karuzela!
Halo! Gdzie dostałeś? Gdzie dostałeś? O, moje żebra. Moje żebra. Ja pierdolę, to nie tak. Ej, tu zara, kurwa, psy będą, przecież Amaya napisała do Nelsona, że ją szturmują, kurwa. Rozumiesz, że ja, kurwa, rozjebałem karuzelę? Jak? Przecież mnie wyjebią! No bo przed celowany się wystraszyłem, to mu kulę wjebałem. No i co teraz? Ustalmy jedną wersję. Lecieliśmy helikopterem i zaczęli do nas napierdalać rakietami. I rozjebali władz, weszliśmy i myśleliśmy, że to kartelowcy. Tak. I że jakiś CIA, chuja jej. Spokojnie, ustalmy jedną wersję. Nie ma znaczenia, nic nie widział. Na tym bodykamie będzie złotych. Najwyżej, że ja się wjebałem do doju. Do FBI. Wyjebia z doju i będzie mogła z wami jeździć na bitki i jubilery i tym podobne. Janeczek w sumie test dziś plus dwie osoby w ekipie, ty Tomasz Web. Miałeś mi na szpital zabrać. Pysk. A, bo ja 100 na godzinę lecę. Zdro. Nie, dostałem screena na Discordzie, kurwa, jego 911. Chłop, kurwa, odgrywa, jakby był niesamowicie ranny, ledwo co kontaktuje, po czym wysyła 911, kurwa, że Peter Parker go porywa, no ja pierdolę. Jakie to jest gówno. Chłop, kurwa, ja nie wiem, to jest zajebiście tak nieadekwatne do odgrywania ran.